Odcinek ulicy Jasnogórskiej od Dąbrowskiego do Popiełuszki wymaga sporo prac, a co za tym idzie? Sporo nakładów finansowych. I tu powstał poważny problem. Firmy za wykonanie inwestycji chcą za dużo pieniędzy. Miasta po prostu na to nie stać. Wiemy, że ten odcinek wymaga modernizacji, wymagają także przebudowy wszystkie sieci podziemne, łącznie z siecią ciepłowniczą. I to jest oczywiście także problem, ponieważ ten remont może być wykonywany tylko poza sezonem grzewczym. W każdym razie tutaj podstawowym elementem tego przetargu było to, że bardzo wysoko wywindowane zostały te oferty, które zostały złożone przez firmy, które chciały zająć się rzeczywiście ulicą Jasnogórską, a Zarząd Dróg dysponował tylko kwotą 11,5 miliona złotych. I dysponowaliśmy tylko promesą dofinansowania z Funduszu Rozbudowy Dróg w wysokości 3 800 000 zł. Więc w przypadku tak wysokich ofert, jakie zostały złożone w tym przetargu, miasto musiałoby dołożyć od 16 minimum do nawet 21 milionów złotych do tej inwestycji. Zatem co dalej zamierza miasto? Jasnogórska będzie musiała poczekać kolejny rok? Miasto podejmuje jeszcze próbę i skierowało pismo do właśnie instytucji zarządzającej Rządowym Funduszem Rozbudowy Dróg o przedłużenie terminu możliwego do realizacji tego przedsięwzięcia, a także zwiększenie dotacji. Stawiamy, że raczej to się nie uda. I co wtedy? Jeżeli nie uda się nic wskórać, na pewno miasto będzie szukało innego, wyższego po prostu dofinansowania, tak aby było w stanie udźwignąć tę inwestycję, bo mówię, oprócz kwestii finansowych, tutaj bardzo istotne jest także to, że zakres tych działań i tego zadania jest duży i musi być to zadanie dwuletnie, więc także musi być stosowny czas na wykonanie tych wszystkich prac, łącznie z przebudową ciepłociągu.